Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Subnautica i po pierwsze, jeden z waszych porad fajnych, podpowiedzi właściwie, to tutaj, że właśnie w krewetce możemy sobie sprawdzić tutaj na przykład, o, schowek, elegancko wszystko zabrać ze schowka, tu nawet możemy też ulepszenia sobie dawać. Fajnie to zrobione, nawet lepiej niż w w tej stacji dokującej, że tak sobie możemy tutaj wszystko na tym, ale tym samym, to bym ten nikiel tutaj gdzieś zostawił sobie, o. A, tutaj mam te... niech będzie tutaj. Nie, właśnie... A, nie, to jest lit i magnetyt. A niklu to ja właśnie mi brakuje, żeby zrobić ulepszenia. Bo ja wiem, że tutaj... gdzie to jest? Jakby popatrzeć... O, właśnie tutaj te moduły głębokościowe, bo wiem, że tam pisaliście też niektórzy mi o tych modułach głębokościowych. Na przykład, tylko że tutaj jest na przykład ruda niklu potrzebna. Jeszcze takiego czegoś nie odkryłem. Już nie mówiąc o kianicie, który też nie wiem, gdzie to można spotkać. Ale to nie musicie też mi mówić. Ja sobie po prostu będę odkrywał po kolei, gdzie co jak. Co jeszcze? Bo jeszcze też tutaj widziałem moduł ulepszenia. Gdzie to jest moduł stanowisko? Ulepszenia cyklopa. No właśnie, bo tam znowuż ktoś zdradził, że jakieś... Ale ja chyba tego jeszcze nie mam. Że podobno będzie moduł, który można będzie ładować baterię przez ciepło. No niestety, ja się tego jeszcze nie dorobiłem. Ile mamy? 94%. Jeszcze mamy sporo tych. Ale tak, kamerkę sobie włączymy. I w sumie lecimy dalej, tylko że teraz może tutaj zejdziemy trochę w dół. Nie pamiętam, a C się schodziło. O! I podobno właśnie te paździochy teleportujące nie mogą nas wyrzucić z... z cyklopa. Taki plusik przynajmniej. O! Chyba dotarłem do tego momentu, gdzie możemy... wlecieć do tego terenu, gdzie były te krwiste, o. Ta. I tutaj gdzieś znajdziemy też te wejście do tej... Nie wiem, czy ja tutaj gdzieś nie zaczepię. Mam nadzieję, że nie. A może wyłączę tą kamerkę? Kurde, tutaj też nie za bardzo. Teraz pytanie, gdzie jest teraz? Nie, no tą kamerką chyba lepiej jak mi tutaj. Lepiej mi się patrzy, że... matches 7 of the 9 preconditions for stimulating terror in humans. Przerażenie u ludzi. Ja się nie boję. Tylko szukam teraz wejścia do biomu z rzeką. Bo z tego co kojarzę, to tam sporo było takich właśnie miejsc na surowce, gdzie byśmy mogli brownem sobie zaszaleć. O, tylko zaraz przypierdzielę ścianę. O. Co to tam jest? Co to mi się tam wyświetla? Co na tym radarze mi tutaj się wyświetla? O to mnie zastanawia. Może ten bydlak? Ta, to chyba mi się wyświetla po prostu ten gościu. Ten. Rondowy. Użyj syreny. O!
Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby hałasować. Wydaje mi się, że nie. No ale trudno się mówi. Mówi się trudno, płynie się dalej. Wow. Co? Creature attack? Creature attack. Dobra, ale mam nadzieję, że on mi tam nic za bardzo nie zrobił. O ty gnoju ty. Mogę od niego uciec? Mogę chyba, nie? Mam nadzieję, że mogę. Nie wiem, czy mogę, czy będę mógł naprawić też swój wrak. Kurczę, problem mam z tym, że nie wiem, gdzie jest ten grzybowy. Dobra, weźmy sobie na chwilę ten, jak to tam wygląda. Czy ja mam tutaj jakieś uszkodzenia? Nie. To te paździochy to mi nic nie zrobiły tak naprawdę. O, mógłbym teraz tak, nie? Cyk. Ciekawe, czy to oszczędza trochę baterię też. Już tak trochę ciemno wtedy tutaj. Problem mam z tym, że nie wiem właśnie, gdzie było to wejście. Coś mnie chyba uderza. Czy tu zawsze jest tak ciemno? Dobra. Ja może chcę tutaj popływać i poszukać gdzieś, co mogę znaleźć. Co prawda nie znalazłem jeszcze wejścia do tej rzeki, aczkolwiek znalazłem bardzo fajne miejsce na pozbieranie materiałów. Dlatego wskakujemy do Brauna. O, tutaj. Dokładnie. O, i to, co nam najbardziej zawsze brakuje, czyli miedź albo nie miedź. Co tam? Mogłoby to też szybciej troszkę zbierać tej miedzi. Nie pogniewałbym się. Może też... No troszkę tu... O, dobra. Miedź to jest to, czego już nam brakowało, nie? Też, nie? Tak więc elegancko. Co, już? Wszystko? Nie, tu jeszcze troszkę. Miedzi tutaj też widziałem jakichś innych materiałów, tak sobie chwilę tutaj popływałem. Nie wiem, czy to nie jest czasem też miejsce, żeśmy wcześniej byli. Tu jest jakieś jajo. A nie, to jest kryształ uranitu. To też sobie weźmiemy. Ale widziałem też tutaj takie większe odłamki uranitu. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. To jest chyba nawet tutaj. Tutaj jakiś jeden kawałek uranitu. No bierz. Dobra. A tutaj proszę bardzo. Będziemy mogli sobie zrobić te... No do prądu, te pręty, więcej tych prętów do tej naszej... naszej elektrowni, o, może tak. Ty. Pirania, spitalaj stąd. Tu się...
wykopuje ważne materiały. Czekajcie, bo tu już chyba wszystko wykopałem. Tu jest jeszcze złoto, którego też byśmy mogli... Dalej mi stąd. Jest schowek w ogóle. O, właśnie. To sobie to weźmiemy tutaj, do rączki. Złoto. No, takie kurczę, tak pracować to ja mogę, nie? Elegancko. Metal bardzo ceniony przez ludzi. Ty pająk? Co ty tu świrujesz? Dobra, ja bym w sumie wyszedł sobie. Tego wszystkiego chyba nie zabiorę. Dobra, tyle ile mogę. Byśmy sobie po prostu popłynęli po... Gdzie jest nasz kochaniutki? O, nawet możemy sobie jeszcze tutaj. A, brak miejsca. No tak, przecież zapełniłem się cały. Tutaj bym sobie wyszedł, cyk. Cyk. Zrzucamy, co możemy. Ale miedzi teraz, o. Więcej miedzi. Uranitu. Uranitu chyba nie będę potrzebował już więcej, bo wydaje, chociaż nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy uranit jeszcze tam gdzieś się do czegoś przydać może. Wypijmy se to, żeby może mieć więcej miejsca. Powiem, że mogę też te arbuzowce sobie tak naprawdę zbierać. Może apteczki tutaj, o, apteczkę tu schowamy. Kostkę z jedzeniem też. Powiedzmy, że... Zresztą to ja bym tak chciał mieć ze sobą, powiedzmy. Dobra, powiedzmy, że na razie te dwie baterie tutaj schowamy, żeby mieć też więcej... Jeżeli chodzi o możliwość zabrania ze sobą, nie? No dobrze. Czy my tu jeszcze jakieś fajne materiały widzimy? Tu chyba jest złoto, nie? Tak. To jest sporo też uranitu. Czy ja tutaj wpłynę? Nie, tutaj raczej nie wpłynę tym. Dobra, gdzieś złoto tutaj widziałem, nie? Ha! Tylko gdzie ona teraz jest? Tutaj widzę, dobra. Cześć, złotko. Złoto to pozbieramy, bo złoto czasami jest tam gdzieś potrzebne jako materiał do niektórych rzeczy. Więcej bym chciał miedzi, żeby tutaj się znalazło. Bo miedzi to my potrzebujemy w bardzo dużej ilości do dużo rzeczy. Tytan też bardzo chętnie bym przy ten... Jakby był, to bym bardzo chętnie przytulił. No, zapraszam. Mel państwo. Dobra, poczekajcie tutaj. O. Nie wiem, czy to już wszystko? Wszystko. Pojemnik. Złoto. Ja bym jeszcze zapełnił sobie tym oto materiałem. A w sumie to jeszcze też. Bo tego nie mogę zbierać. Tu coś jeszcze jest. Złoto. Złoto. Dużo złota. A tu już jest wyjście na drugą stronę. Grzyb głębinowy tutaj widzę.
Tak naprawdę to bardziej by mi się tutaj przydało w tym momencie. Jakbyśmy... Widzę, dużo złota tutaj jest. Złoto też. W sumie to chyba możemy już tym raunem wrócić do ten. Bo niestety nie widzę już więcej tych. Tylko słyszę, jak tutaj gdzieś ten prądem nawala. Jeszcze tutaj rozglądam, czy tutaj nie ma jakichś fajnych materiałów też. No niby by tu się też przydało teraz ta, nie? Ta głębinowa, która wykrywa te materiały. Z drugiej strony. To jest złoto chyba, tak z tego co widzę. Ta. Dużo złota tutaj jest na pewno. Tutaj ten paździoch pływa. Dobra, tylko teraz pytanie, czy ja... Dobra. Jest? Jest? No nie! Dobra, jest. Fiu, na farcie, ale jest. O, dobra. Czekajcie, czy ja wszystko wziąłem ze schowka? Tak. Cyk. Dobra. Szafka. A nie. Ja nie miałem z szafki brać, tylko do szafki kłaść. No dobra, złota chyba już też nie będziemy zbierać, ale tutaj jest pełno tego złota. Widzę, że ja tutaj będę musiał też jeszcze chyba sobie powiększyć szafki. Znaczy, właściwie to ilość szafek po prostu. Cyk. Wchodzimy tu. To co, płyniemy chyba dalej. Engine powering up. No właśnie, dokąd? Już mnie tam widzę, paździoch goni. Ja będę mógł tutaj wpłynąć. Oj! Nie. Raczej w dół. Pytanie, czy ja się tu zmieszczę. I czy... O! Czy może to nie ma sensu, ale tam widzę chyba coś fajnego. Nie wiem, czy tam nie będzie czasem miedzi. Zobaczmy tylko tak na szybko. Cyk. Obsesa. To, co to jest? Nie, to jest chyba złoto znowu. Z daleka tak po prostu wygląda trochę inaczej, nie? O nie, tutaj te groźne paździochy. A to uranit. Tutaj. O, tutaj chyba trzeba będzie wypłynąć. Dobra. Tutaj jest na pewno dużo złota. To trzeba przyznać. Ten ciągle tutaj, nie? A czekajcie, właśnie, bo ja mam ten ciągle... Gdzie jest ten pistolet mój? To my go zaraz załatwimy, chłopa, nie? Cyk! I będzie się tam... Nie będzie mnie tutaj przynajmniej... triggerował. Cyk. Welcome, welcome. Fajnie. Dobra, nie będzie się przynajmniej na mnie triggerował ten ziomeczek. Dobra. Jesteśmy. Dobra. Spokojnie. O. Czy ja coś przypierdzieliłem w końcu? Thank you.
O-o. Jak atak? Jak atak? Czy tutaj wpłynę? A nie mogę górą? O. Jak w ogóle to wygląda? Z mojej strony. Nie no, jestem cały i zdrowy. A tym, jak zrobimy? Kurczę, no. Jednak fajniej się steruje tym też. Jednak całym tym fajnym... To. Złoto. Już widać jakiegoś stwora. Gdzie jest rzeczka? Już chce we mnie uderzyć. Już. Otrzep się! Paskudo! Jak tutaj wypłynę? Nie no, to wypłynę chyba całkowicie z tego, nie? Chociaż ki wie. Co tu jest na przykład tu? Jak w ogóle wyglądam? Jestem cały niby, nigdzie się... Nie wyświetla nam, że mamy dziury. On się chyba tutaj przepłynął tym czymś. Właśnie, bo tutaj coś... O, w ogóle tu coś jest. Bo to jest chyba lit, nie? A. Tutaj nie, tutaj wygląda jakbyśmy już mieli wypływać na ten biom. Ten pod naszą bazą, tak. Raczej wątpię, żeby tutaj była ta rzeka. A bardziej bym stawiał gdzieś w tą stronę. Dobra, popływajmy sobie tutaj chwilę. O! Cyk. Nie, tu są te teleportujące ziomeczki. Nie, ja muszę po prostu zejść tu gdzieś. No, ej, uważaj jak ten się teleportujesz, ziomek. Ja muszę zejść gdzieś niżej. Muszę zejść niżej. W poszukiwaniu zagubionej rzeki Cyklopem. Cyk. Na pewno nie w tą stronę, bo w tą stronę to już byśmy... szli do bazy, a bardziej... Spokojnie. Spokojnie. A może tą kamerkę tutaj sobie włączymy? O. Gdzieś tu w dół. Spróbujemy. Dobra. No nie, już
cię striggerował na mnie. O, o. Tutaj nic nie widzę. Tak ciemno trochę. Może tędy? Tu jest dużo tych takich teleportujących się, to jest dobry znak. Tylko czy na pewno? Dobra, nie. Uważaj. Ja mogę schodzić niżej. Niżej i niżej. Nie wiem, czy to jest dobry znak. Chyba tak. O, chyba widzę. Co to? Chyba mnie coś zaatakowało. Ale jestem cały. Dobra. Chyba widzę to. Chyba widzę zaczątki tej oto rzeki. Dobra, moment. Tylko teraz co? Ja mam tutaj... Co to było? Bo tutaj jest ta rzeka już. Ją widzę. Teraz pytanie... W którą stronę ja mam... Tam chyba. Ja tu... Elo! Dobra, jeszcze mam pełno tej. Dobra, wydaje mi się, że w tą stronę. Tak? Zaczyna się też... O Jezus. Użyj syreny. Nie, nie używaj. O, dobra, widzę tutaj już te ziomeczki, co... O, o. Spokojnie. Przycisnę. Dobra. Zderzenie. Ale widzę już tutaj naszą rzekę. Dobra, czekaj. Zgasiłem światła. Ej, no przecież zgasiłem światła! Dobra, idziemy stąd. Dobra, jesteśmy na miejscu. Atak potwora? Ale przecież ja... Dobra, spitalamy stąd. Ja muszę tutaj włączyć może ten cichy tryb. Rig for silent running. Może to ich ten triggeruje. Dobra, czekajcie. Tutaj sobie włączę może tą kamerkę, będzie lepiej mi trochę sterować. Cyk. Tutaj są te kości. Dobra. Cicho. Dobra. Tam wygląda to.
Nie jest źle, bym tak powiedział, nie? Czemu takie w ogóle na czerwono tutaj wszystko się tak świeci? Teraz tak, bo tutaj też pod tym pamiętam, że był jakiś materiał i być może warto tam zejść naszym tym. Co to było? Dobra, ja sobie zajrzę naszą tą kreweteczką na dół. Co to tak ciemno? Czy włączę światła w środku? To też... O! Ło, czekajcie, bo tu można zejść... niżej. Tylko nie wiem, czy... czy chcę? I czy coś tutaj jest? Może chcę, tylko nie wiem, czy to będzie każde takie puste, czy tu można coś znaleźć w takich dziurkach. Ja bym się chyba jednak pod tej rzeczką tą przeszedł, zobaczyć, czy ja mogę faktycznie coś tutaj znaleźć. Może tutaj będzie jakiś ten nikiel, albo kajonit, czy jak to tam się... O, o, co to? Krystaliczna siarka, to też potrzebowaliśmy do czegoś. No, takie rzeczy to ja lubię. Odkrywać, o, co to? Schodzimy? Na pochybę! Kurde, tylko teraz też, nie wiem... O, czekajcie, czekajcie. Teraz tak. Widzę, że tutaj możemy siarę. To co to jest? Nie wiem, ale tego się nie da wydobywać. O! A, to jest uranit. Myślałem, że to będzie siara tutaj. Dobra, ale widzę tutaj, o. Siara. To będzie ołów lit. Czyli tu zbierać. Bym wolał coś nowego. Siarka. Uranitów wydaje mi się, że mamy już dużo. No może litu bym jeszcze pozbierał. Żeby mieć też zapas tegoż oto wspaniałego materiału. Dobra. Kurczę, siarkę zdobyliśmy tutaj. Siarka była do czegoś potrzebna, tylko teraz już nie pamiętam do czego. Ale to sobie odkryjemy. Nie wiem, czy czasem właśnie do jakiegoś ramienia Brauna nie była potrzebna. Więcej bym tej siarki sobie tutaj zdobył. Ale zaczynam być głodny i nie napojony. Ale to mamy te arbuzowce w... Dobra. Tu co to jest? Lit. Tutaj. A to? Złoto chyba, nie? Ta. Złota to ja już mam dużo. Uranit. A to? Co to? Wygląda ładnie. Ruda niklu! Kurczę, tylko teraz... ja bym musiał wyjść na chwilkę. Z tego. Dobra. Zabrać tutaj wszystko, co jest. I schodzimy po rudę niklu. Nie to. No to sobie zrobimy tutaj fociszkę, co? Zalecane spożycie kalorii, ale to mamy tu... A nie mamy, dobra. A może ja bym się przeleciał jeszcze do statku?
Może zrobimy tutaj taką foteczkę jeszcze? Dobra. Dobra, to ja się przelecę tylko jeszcze. Zostawię tam nasz sprzęcior, żeby wiedzieć, że tam ten mam nikiel do zdobycia. Idziemy sobie zjeść arbuzę. A, i od razu też sobie rzucę te materiały, które teraz zdobyłem. Dobra. Właściwie to ja bym też jeszcze chciał... Nie to. To. Bo... Chciałem do budowania. Tu. Bo sobie stworzymy jeszcze dodatkowe skrzyneczki tutaj. Zewnętrzne... Nie, to tu... Gdzie one były? Tu. W ogóle to mogę wyżej tak położyć te skrzynki? Tutaj gdzieś? O! O, mógłbym skrzynkę na skrzynkę położyć też. Taka ciekawostka. A co? Teraz... Zoom. Dobra. Teraz tak. To tu. Idziemy do góry. Dobra. Cyk. Piąteczka. Sadzimy. A to jemy. Raz, dwa, trzy. O, widzę, że strasznie głodny. Chłopie, żeś się zrobił. Cyk. Sadzimy. Żremy. Dobra. Już. W miarę. To. Wychodzimy. A, właśnie. Jeszcze coś. Bo ja mam tą baterię zużytą. Sobie wsadzę tutaj, a wezmę sobie jedną całą. Żeby w razie czego mieć, żeby coś zamienić, nie? Co ciekawe, tego niklu, że nie przeskanował. Ani też siarki. A co to? Lid. Ojej, gorąco w dupkę. Cyk. Tu gdzieś było to. Dzień dobry, panie Niklu. No. Będziemy mieli co robić, jak wrócimy do bazy. Będę musiał sobie też kurde jakoś zaznaczyć. Właśnie, czy ja mogę tutaj teraz radiolatarnię położyć przecież, nie? Bo mogę nawet ją zrobić, bo mam fabrykator. W bazie, w tym... nie tyle w bazie, co w... No wiecie w czym. W cyklopie. Dobra. Teraz tak, do góry. Teraz pytanie, na ile tutaj jeszcze coś mogę znaleźć. Czy po prostu płynąć dalej. O, czekajcie, tu jeszcze siara. Bo tutaj to był ten lewiatan tam latał, właśnie on tam lata dalej. Dobra. Siara. Ja tej siary będę potrzebował też, nie wiem. O, ale tam coś widzę. Czy to nie będzie nikiel? Tytan! Tak. Poproszę. Tutaj widzę sporo tego tytanu do zebrania. Nie wiem, czy to nie będzie gdzieś w okolicy fajny pomysł też stworzyć jakąś sobie nową bazę, tylko nie tutaj na pewno. Chociaż z drugiej strony. Gdzieś blisko tej rzeki. Zobaczymy, co jeszcze znajdziemy koło tych placówki obcych.
O, brak miejsca? No tak. O, tu jeszcze też nikiel. Nie, srebro. Srebro to ja też będę potrzebował. Jezus, ale tu jest dużo fajnych surowców. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Tytanu nigdy za wiele. No, bierz ten tytan. Dobra. Patrzcie, tu też tytan leży. Całkiem dobry tytan. Ktoś zostawił. Nie wiem, czy to czasem się nie odzywa ten. Lewiatan. Ghost. Ale on chyba... Właśnie... Czy Ghost Leviathan może mi zrobić krzywdę w krewetce? Czy krewetka jest taka OP i niezniszczalna i w ogóle super mega śna, że nic nie przebije ją? No, opie. Dobra, jest. Ja bym sobie tutaj ustawił się, bo ja jeszcze te srebro bym chciał wydobyć, tylko to za chwilę. Nie tu, nie tu, nie. Wyjdź. Cyk, 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 cyk. Dobra. Jest ten nasz. Nie chciałbym tu wpływać. Kurczę, tak daleko tu. Chociaż tutaj jeszcze bym mógł. Żeby tak daleko też nie latać. Welcome, my friend. Dobra, tu jeszcze cyk, cyk, cyk. Może troszkę niklu? Już szafki widzę pełne. Tu jeszcze nie ma. Cyk, okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Bym sobie jednak troszkę podpłynął może. Tak chociaż... O! A to chyba trzepnąłem ogonem niechcący. Dobra, bo i tak to będę musiał w tamtą stronę jeszcze płynąć. I skręcić w tam, jak dobrze pamiętam. Zahaczam o coś. Dobra. Dobra. Co? Ile procent? Kurde. Engine powering down. Kiedy to tak mi znikło. Chyba ten tryb cichy, nie? To chyba ten tryb cichy na no, tak z żartem energię. Niedobrze. Powiem szczerze. Siema, siema lewiatanku, kochany. Jeden minus jest taki, że nie zrobię też zwykłych baterii, bo nie mam tych grzybów. Teraz się obawiam, że ja tutaj mogę troszkę ugrzęznąć, jeżeli nie wypłynę na czas tym naszym. Spokojnie, nie denerwuj się, ja tylko troszkę tutaj pokopię srebra.
i sobie pójdę. No już się tak nie gorączkuj. Już się tak nie gorączkuj, chłopie. Siara. Ojej. O-o. O-o. Tu widzę jeszcze sporo siary. I w ogóle tutaj jeszcze można zejść tak naprawdę w dół. O, jakieś materiały. Co to? To jest chyba ten lit, nie? O. Siarka. Tutaj widzę, że można nieźle sobie pozwiedzać i może nie tyle coś. Chciałbym ten lid, tylko chciałbym to. Ruda niklu. Cyk. Wiecie co? Ja chyba będę musiał gdzieś faktycznie zrobić tutaj bazę niedługo. Tylko muszę stąd wypłynąć. Tamtą stronę na lewo. Faktycznie bym musiał zrobić bazę i podładować te rudę ogniwu, rudę zrobić. O, brak miejsca w plecaku, dobra. Trudno. Podładować baterie. O, gdzie to jest tutaj? Nie! Lecisz, lecisz, leci Adam! Oh no. O dobra, trudno się mówi. O nie, gdzie ty spadłeś? Kupię. Dobra. Wiecie co? Wracamy. My tutaj będziemy mogli sobie jeszcze wracać i zbierać te surowce, myślę. O, tylko teraz tutaj nad dziurą zaparkowałem. No dobra, trudno. O, dobra. No otwieraj! Dobra, jest. Gdzie on jest? Tam se pływa. Mamy jeszcze te dwie baterie w razie czego. Tak. No tu jeszcze rośnie? O kurde. Dobra, to tutaj będziemy mogli. Dobra. Cyk. Piąteczka. Zasadzimy. Dobra. Głodny nie jestem. Ojej. 17% tylko. Rig for Cylon running. Engine powering up. Dobra, spitalamy. Na lewo szybko. Ojej. 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 13%. Niedobrze. Niedobrze. 12%. Dobra, może... O, wyłączmy ten cichy bieg.
to nam trochę będzie. No tutaj są te wulkany, tylko ja chyba nie mam tego modułu, nie? O Jezus, zahaczyłem jeszcze jakimś ogonem tutaj. Może tutaj zrobimy sobie bazę po prostu. Bo tu myślę, że tu by była też spoko miejscówka. To jest ten szkielet, gdzie odkryliśmy, nie? Chyba, że jeszcze zobaczymy, co jest za tym rogiem tutaj. A co to? Czy to jest te drzewo, o którym tak ciągle gdzieś tam, gdzieś po coś słyszałem? Tak mimochodem? No dobra, to może faktycznie... Zobaczymy sobie... 11%. Może faktycznie zobaczymy, co tutaj nam oferuje te drzewo. I czy te manty są tutaj przyjazne? Dobra. Zobaczmy w takim razie. Jeszcze te drzewko sobie na koniec. Kurde, ale to ładnie wygląda. Ej, ale ono ładne jest. I tu faktycznie, ej, tu... I tu są te grzyby głębinowe. Widzę też materiały jakieś chyba. A nie, tytan. Ej, to nie, no tutaj będzie fajnie zrobić te, myślę, bazę sobie. Bo widzę, że tytan jest. Tu byśmy mogli może, nie wiem, czy to będzie... Nie mogę pod spodem wchodzić. Mogę. O, tutaj już widzę jakieś materiały. Uranit. Jest to do szyb. Tutaj. Dobra. Chyba już widzę miejscówkę na naszą nową bazę. Tak więc... Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!